Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl i dzisiaj zapraszam Was na taki krótki teścik recenzji urządzenia wielofunkcyjnego od Oki, a dokładnie jest to model MC760. Na początek słowem wstępu, dla kogo jest to urządzenie. Moi drodzy, to nie jest urządzenie dla osób prywatnych czy nawet dla małych firm, a produkt adresowany do średnich i dużych przedsiębiorstw. Produkt Oki łączy w sobie zarówno funkcję drukarki, skanera, jak i również faksu. Co ciekawe, w przypadku takich urządzeń jak testowany dzisiaj przeze mnie produkt Oki, tak naprawdę nie cena jest tutaj wyznacznikiem tego, dla kogo kierowane jest urządzenie, choć produkt ten do najtańszego oczywiście nie należy, to tak naprawdę o tym, że jest to produkt, którym zadowolą się również duże przedsiębiorstwa, świadczy przede wszystkim obciążenie miesięczne dopuszczalne, to podawane przez producenta, które w przypadku tego urządzenia wynosi aż 100 tysięcy kopii miesięcznie, a także to, na ile wydrukowanych stron pozwalają nam zastosowane tutaj tonery. W przypadku MC760 na oryginalnych układach jesteśmy w stanie wydrukować nawet 6 tysięcy stron. Co do obędów, to tutaj producent przewidział 30 tysięcy kopii. Od razu przejdę może do kosztów, ponieważ myślę, że to naprawdę wielu zainteresuje, a te są na bardzo przyzwoitym poziomie. Pamiętajcie, że jest to drukarka, czy urządzenie wielofunkcyjne w zasadzie, które drukuje w technologii LED. Koszty, w które tutaj liczą zarówno bęben, jak i również tonery, wynoszą około 10-11 groszy dla oryginału. Nie mówię tutaj o zamiennikach, tym oczywiście też możemy dodatkowo sobie te koszty obniżyć. Nie liczę tutaj już kosztów zakupu kartek, ani również prądu. Jeżeli jesteśmy już przy prądzie, to może przejdę od razu do poboru prądu, które w przypadku MC760 moim zdaniem plasuje się na bardzo przyzwoitym poziomie, ponieważ w stanie czuwania to jest około 30 kilku do 40 kilku wat. W trybie ekonomicznym urządzenie jest praktycznie całkowicie wygaszane i następnie przechodzi w stan uśpienia, tak jak w tym momencie, a pobór prądu wynosi poniżej 3 W. Oczywiście my również mamy możliwości zmiany tych ustawień i kalibracji. To jest naprawdę urządzenie, którego w zasadzie poznanie chyba zajęłoby mi pół roku, jak nie więcej. Natomiast maksymalny pobór prądu niestety, ale też do najniższych nie należy, bo to jest aż 1600 W, nawet ciut ponad 1600 W. Natomiast no, najczęściej się nie zdarza. Przy zwykłym drukowaniu, nawet z pendrive'a, skanowaniu, ten wynosi około 300-400 kilkudziesięciu wat, natomiast waha się w dosyć szerokim zakresie. Co do możliwości tego urządzenia, to powiem Wam tak, ja w zasadzie przez 3 tygodnie testów byłem w zasadzie w stanie sprawdzić te podstawowe funkcje. To urządzenie, jak na produkt profesjonalny przystało, oczywiście oferuje możliwości kopiowania, drukowania, skanowania, również do pamięci masowych, bezpośrednio do sieci, także faksowania. Duplek w standardzie, automatyczne kopiowanie, tak? Przede wszystkim, moi drodzy, bardzo duży, bo aż 23 cm wyświetlacz dotykowy, spotykany nieraz nawet i takiej wielkości wyświetlacz jest w niejednym tablecie, tak? Czasami są to nawet wyświetlacze mniejsze. Jeżeli chodzi o jego czułość dotyku, no to oczywiście to nie jest najwyższa półka, nie spodziewajcie się tutaj takiej czułości jak w przypadku na przykład smartfonów czy wspomnianych przeze mnie tabletów, natomiast oczywiście do obsługi tego urządzenia w zupełności wystarczy. Przy okazji widzicie, że cały panel tutaj sterujący również jest uchylny, nie inaczej. Co do możliwości rozbudowy tego urządzenia, to oczywiście mam tę możliwość dokupienia dodatkowych pojemników na papier, dzięki czemu praktycznie można powiedzieć, że to urządzenie pod tym względem takim eksploatacyjnym papieru będzie bezobsługowe. Bardzo dobrym bajerem jest zszywacz. Zszywacz, moi drodzy, automatyczny offline, który również pozwala nam na zszycie, kiedy urządzenie w zasadzie jest wyłączone. To, myślę, jest bardzo wygodne, bo jeżeli sobie coś wydrukujecie, zeskanujecie, chcecie to z powrotem zszyć, bo zszyte było, a także na przykład zszyć swoją kopię, to jeszcze pamiętam dobre czasy studenckie, robicie to w zasadzie nie ruszając się, bez dodatkowych elementów. Dostęp do samego zszywacza jest bardzo prosty, tak samo możliwości tutaj napełnienia zszywek, które no, starczają na dosyć długo, oczywiście w zależności od tego, jak często z niego korzystamy. Co do prędkości wydruku, słuchajcie, to jest urządzenie, które posiada osobne tonery dla koloru, jak i dla koloru czarnego. Jeżeli chodzi o to, co podaje producent, to jest 28 stron na minutę.
Natomiast jest to wartość prawie realna, ponieważ w moim teście wyszło to około 25-26 stron na minutę w przypadku zarówno druku czarno-białego, jak i kolorowego. Natomiast tylko i wyłącznie po kablu sieciowym przez sieć, bo tak przeważnie to urządzenie było testowane. Niestety, ale w przypadku wydruków, na przykład chociażby ze zwykłego pendrive'a, to ilość wydrukowanych stron w ciągu jednej minuty zdecydowanie spada i w zasadzie można ją liczyć na maksymalnie kilkanaście stron, 12-11 stron. Co ciekawe, moim zdaniem to jest chyba najpoważniejszy minus tego urządzenia, z tego co ja tutaj zaobserwowałem podczas testów. To urządzenie, mimo że ma jeden port USB na froncie, drugi z tyłu urządzenia, niestety, ale nie radzi sobie z wszystkimi najpopularniejszymi formatami. ODT, format otwarty, który moim zdaniem powinien być obowiązkowo wspierany, niestety nie jest widoczny przez urządzenie. Dalej, starszy format Microsoftu, czyli DOC, również wspierany nie jest, słuchajcie. To było dla mnie naprawdę bardzo duże zdziwienie. Nie jest również wspierany DOCX, który w zasadzie już będzie miał niebawem 7 lat, także też nie można go nazwać formatem nowym. Jedynym formatem, z którego tutaj w zasadzie możemy podrukować komfortowo, to jest PDF. Nie wiem, od czego to zależy, czy jest to kwestia oprogramowania. Tak niestety jest. Na 8 umieszczonych na pendrive dokumentów tylko jeden był w PDF i tylko ten dało się wydrukować. Co do możliwości konfiguracji tego urządzenia, mam tutaj naprawdę bardzo dużo opcji. To, co teraz widzicie, jak poruszam się po samym panelu administracyjnym, to dowodzi, że jest to urządzenie naprawdę z najwyższej półki. Przetestowanie go od A do Z zajęłoby mi nie około 2 tygodni, a pewnie i pół roku by na to nie starczyło. Moi drodzy, czy to jest urządzenie godne polecenia? Słuchajcie, on MC760, jak dobrze pamiętam, kosztuje około 8700 zł. Natomiast oczywiście aktualne ceny sprawdzicie sobie na naszym portalu, klikając link w odnośniku. Moim zdaniem jest to kwota, która dla dużych firm jest jak najbardziej akceptowalna. Natomiast dla firm średnich, mniejszych, chyba już nie. Mamy tutaj dużo alternatyw, które również są bardzo funkcjonalne, również otoki i które moim zdaniem nadadzą się zdecydowanie lepiej. Jeżeli chcecie wykorzystywać jakieś urządzenie przemysłowo, zależy Wam na w miarę rozsądnych kosztach wydruku z użyciem oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, to urządzenie jest jak najbardziej dla Was. To samo, jeżeli macie naprawdę duże wymagania, jeżeli chodzi o funkcyjność urządzenia. Ma pracować w sieci, ma udostępniać pliki wszystkim komputerom, tworzyć grupy robocze, umożliwiać nawet prostą edycję dokumentów, wyostrzenie, skanowanie z plików, które posiadają tylko i wyłącznie zadruk na jednej stronie do dupleksu. To wszystko jest tym urządzeniem możliwe. Jeszcze jedną taką wadą, jak dla mnie, to jest niestety, ale waga tego urządzenia, słuchajcie, bez dodatkowych pojemników papieru, to przyjechało do mnie na palecie i uwierzcie mi, mimo iż obudowa tutaj jest oczywiście plastikowa, jest co dźwigać. Oczywiście to nie będzie żaden minus dla firmy, która takie urządzenie zakupi, postawi w jednym miejscu, zwłaszcza jeżeli to będzie jeszcze dodatkowo na kółkach i będzie w ten sposób z tego urządzenia korzystało. Moi drodzy, jeżeli chodzi o interfejs, podstawowy interfejs do połączenia z siecią to jest oczywiście przewód internetowy, którym również tutaj to urządzenie jest podłączone. Natomiast niestety, ale w tym egzemplarzu, który dotarł do testu, nie było modułu Wi-Fi. Taki moduł możemy dokupić osobno i to urządzenie również może wspierać Wi-Fi. To by było, słuchajcie, na tyle, jeżeli chodzi o recenzję tego urządzenia. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, zapraszam Was oczywiście do komentowania, do dyskusji, a osoby, które oglądają nasz portal, zapraszam również tutaj na nasze nowe forum technologiczne, gdzie poruszamy różne tematy, możecie znaleźć różne działy związane zarówno z urządzeniami mobilnymi AGD, jak i również oczywiście komputerami. W tym filmie to jest na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych.